A kurde, ta... Żenić się z przymusu? Ja też tego nie rozumiem. Walić to. Naprawdę, ślub z przymusu jest czymś okropnym, moim zdaniem. No bo co kurde, dwie strony tak naprawdę się nie kochają i robią to tylko dla jakichś politycznych spraw. Do jasnej cholery, no. Co ty na to? Dobra, wiem. We leave as soon as Yuna returns. I trust you'll be ready. No raczej już się przyszykowałem. Listen. If Yuna gets married, then I... What? That again? Yes. If she is to marry, I would want her to marry for love. No właśnie, a to nie jest z miłości. But if Yuna said she wanted to marry the one she loves, I would have to object. O. Huh? Skomplikowana jesteś. I know. Ja pierdzielę. Z tymi babami wiecznie są problemy, nie Tidus? Ech, po prostu. Szkoda słów. Nie, nie mogę wejść. To co ja mam teraz jeszcze robić? Może z resztą pogadać. O, jest Riku. We have to go through the thunder plains next, you know? Wiem. I can't stand thunder. Dobrze wiedzieć. W sumie to właśnie ona ten, to jest taka też chyba taka mini mechanika gry, no nie? Bo Riku nie znosi piorunów, no nie? O, shit, skrzynka. Pod nogami się stoi, a ja dopiero teraz zauważyłem. Tuż Riku nie znosi piorunów, no nie? To oznacza, że będzie dostawać nieco więcej obrażeń od nich w porównaniu z resztą ludu. Czyli no, fajne jest to. Takie małe kurde mechaniki gry i tak dalej, które jeszcze dodają tak jakby roleplayu. Gdzie kurde jest reszta? Z kim ja jeszcze nie pogadałem? Z kotem, gdzie jest kot? Kici, kici. Chociaż spróbuję teraz wyjść. Zobaczymy, co się stanie. Ja biegam szybciej. Jestem gwiazdą piłki podwodno-nożnej. Tak więc no, mogę iść już? Mike. O! Was the lady summoner not with you? No, she's at Seymour's place. That's Maester Seymour or Lord Seymour. Dobra, przepraszam. Oh, I'll be careful. Sorry. That's all right. Oh. Maester Seymour left Guado Salam a short while ago. So? Are you serious? I believe he went to the temple in Makalania. Maester Seymour is also the high priest of that temple. Whoa! I gotta tell the others. A gdzie jest ta świątynia? Zaraz. Hej, kurde. Tak bardzo im powiedziałem, że aż moja animacja się włączyła i zapomniałem słów. W takim razie, kurde, czemu ona tutaj stoi? Jisko, please tell me. What can I do to help? Yuna, let's go. No raczej ci nie powiem, bo już go odesłałaś. Ale dobra. I przy okazji nie żyje, też dlatego ci nie powie. They say Seymour went to Macarena Temple. Macarena. Macarena Temple. Aye. What I mean, how did the Lord Maester head off without a peep to anyone? Maybe he wasn't expecting Yuna's answer so soon. Ah, that's probably it. Yuna, what is it? Oh, nothing. Hmm. You're a poor liar. It's true, it's nothing. Come on. Let's go. Nie zaszłabyś daleko na YouTubie, wiesz? Bo jesteś kiepskim kłamcą. Jak mogłabyś, kurde, reklamować skamerskie strony, no proszę cię. Wcale byś nie mogła tego robić. Okej, więc z tą równiną piorunów jest taka fajna sprawa, otóż. Cała ta strefa to jest tak jakby minigierka. Czemu masz żółte paznokcie? No,
Trzeba będzie unikać piorunów. See the lightning rod towers? Chociaż pewnie będzie tutorial z tego, więc. We head north, not too near and not too far from the towers, yeah? No. Meaning we should avoid wide open areas. Weź i unikaj ich. Uspokój się. I think I forgot something in Wado Salam. Nice knowing you. Okay, okay, I'll go. Dobra, podróż przez równinę piorunów. Na równinie piorunów imienia Gandalfa Tidus może zostać uderzony błyskawicą. Piorun może uderzyć w każdej chwili, więc warto iść naprzód. No, a co innego miałbym robić? Wieże absorbują pobliskie błyskawice, pod nimi znajdziesz schronienie. Czyli no, można odpocząć sobie tutaj. Gdy w pobliżu nie ma żadnej wieży, możesz unikać błyskawicy naciskając A. Teraz. Jednakże ciągłe naciskanie A może być niebezpieczne. Powodzenia w podróży. Czyli no, podczas jako że ten, możemy unikać piorunów i tak dalej, to za kilka uniknięć dostajemy przedmioty. Skąd? Magia! Uhu! I co? Ale no, jak nas pieprznie piorun, to jednak chyba obrażeń nie dostajemy. Osied! O nie, mój waifu skład zostanie w pierdziel, nie! Żyj! Żyj! Niech cię szlak! Pierdzielu jebany! Dobra, jak tam? Okej, dobra. Biała magia. Podlecz. Nic innego nie mam. Tako. Przedmiot. Potion. W sumie no, widzieliście ile dostała, kurde, obrażeń za ten piorun, nie? Może już wystarczy! O! No i fajnie! Skurwysyny! Jak to teraz? Chwila, ty jesteś... Woda na tobie dobrze zadziała. Tak? To jest woda? Tak, to jest woda. Przynajmniej jednego ubić, żeby lżej było. Dobra, jest. Auron. Przedmiot. Puch. Dawaj. Wstawaj, kurde! Ale ma fajny motyw na mieczu. Ja pierdzielę. Podoba mi się. No co ty? Nikt nie zginie w tej grze. Co najwyżej mogą mdleć. Dobra. Łaka. Kogo jebnąć? Jego, bo mnie wkurwia. Okej. Tidus. W sumie... Czemu by... Dobra, zrobimy haste. Okej. Teraz kot. Miau! Kurwa! Przecież koty potrafią skakać bardzo wysoko. Ale dobra, przynajmniej wszyscy się ruszyli, wszyscy dostaną expa. Ach, gin! A Łaka znów rucha powietrze. Zboczeniec. Dobra, więc tak, przedmioty. W sumie jak tutaj teraz będzie dungeon i walki, to może o czymś powinienem pogadać, nie? Więc... Let's talk! Ponieważ to jest talk show. O kurwa! Chwila. Nie, no widzicie, nie straciliśmy HP. I super. Chociaż w sumie jak nas pieprznie piorun, to też... za to przedmioty dostajemy. Chyba jak pieprznie nas 5 razy pod rząd, to... oczywiście pod rząd, no nie, wszystko trzeba robić. Wkurzające, ale dobra. Chwila, specjalne. Sumie, co to kurde za różnica? Lak, lak, lak. Pist. O, nareszcie kurde! Będzie... Nareszcie kolejny overdrive będzie dostawał tak jak trzeba. Kurde! Trafiaj!
O, co? Jakie gwiazdki? Zaraz, o nie. Dawaj, Yuna. Biała magia. Odczyń? Ta. Zamęt. O kurde, to by nas nieźle spierniczyło. Ciebie muszę rozwalić. I tak na jednego hita jesteś. Okej. Auron, Riku i Lulu, tak? Dobra. This ends now. Nie, nic kurde się nie kończy. Ty kurde musisz łakę uzdrowić. Dobra. Tak więc no. Biała magia. Podlecz. Dawaj. Przyszczę pamiętać, że Tidus się nie ruszył i Lulu. Czy nie, Tidus się ruszył. Dobra, ty dostaniesz w pierdol. Riku. Czemu by... Chwila, ukradnę mu coś. Kradzież. Elektryczna kulka. Wsadzisz ją sobie wiadomo gdzie i będziesz miał niezapomniane doznania. Jestem zboczony. Tak czy owak, no. To w takim razie może czas zacząć już kurde mówić, żeby nie było tylko... Oh my god! Nie trafił! Kurwa mać! No nie? Więc tak. Ostatnio na tym, na streamie byli ludzie, którzy pytali się mnie, jak tam, jak się robi homebrew. Kurde, tu była kula do zapisu, ja pierdolę! Nowe dane, tak. Let's go! Szósta sesja! Tak więc no, pytali mnie o ten, hakowanie PS3, no nie? Tak dalej. Kurde, znowu z zaskoczenia! A nie. Dobra, to my dostajemy. Dobra. My dostajemy ten, jak to się mówi, inicjatywę, więc to jest git. Czym ty kurde jesteś? Nie wiem nawet. Ale w łeb dostałeś. Yuna? W sumie zobaczmy. Nie, stój. Zapomniałem dla łaki zmienić ten ferwor. Cholera. A idź. W pizdu. Dobra. Tak, no i się pytali o jak te homebrew robić i tak dalej, nie? Ale to jest bardzo, bardzo kurde łatwa sprawa, skoro taki kurde matą jak ja dał radę to zrobić, to kurde każdy da radę, nie? Tak czy owak, no, gdzie ty strasz, no? Okej. Okay. I ten, ale no, jeżeli chcecie kurde to robić, to jak na razie, jak na dzień dzisiejszy, warto to zrobić. To będzie na 100% działało na PlayStation FAT, no nie? A? Ktoś się nie ruszył. Tidus się nie ruszył. Kurde, Tidus! Matole 1! Tak czy owak, no. Więc tak, tylko na FATach na 100% to działa. Tam na Slimach, pierwszych modelach Slimów 2000, no nie, to tak pół na pół, no nie, bo hakowanie działa tylko na modelach, które miały jakiś tam firmware, no nie, jakiś tam, jakąś tam wersję zainstalowaną, no nie, a te nowsze Slimy tego firmware'u nie miały nigdy, no nie, że tam to chyba było 3.2.0 czy coś, no nie? I Slimy, które nie były na tym firmware'ze albo na niższym, to już ich na razie schombruować się nie da, tak czy owak, no, urok. A na ten, a Super Slimy to wcale się nie da niestety. Tak więc no, that's the way it is, jak to mówi pewna piosenka. Zaraz, kto jeszcze się nie ruszył? Yuna i Lulu, tak? Yuna? W sumie specjalne modlitwa i tyle. I w sumie też to, ten hakowanie konsol i tak dalej, to jest niby rzecz karalna i tak dalej. No w sumie, nie karalna oczywiście, nie? Tylko no, nie wiem czemu ludzie pierdolą
od rzeczy, jeżeli chodzi o hakowanie konsol i ogólnie, no nie? Bo co wam, kurde, do tego, co ja robię z moimi rzeczami, nie? Równie dobrze mógłbym je rozwalić wszystkie. No nie, i nie wasza sprawa, co ja z tym robię, że tak powiem, no nie, bo niektórzy to... W sumie to też ludzie bardzo mocno, narzekają na to, że, emulatorów... o kurwa! Że emulatory ludzie lubią używać, no nie, i to bardzo przeszkadza. A ja myślę, co wam kurwa do tego? Zresztą, nie wiem, dajmy na to, chcę sobie kupić Super Nintendo, no nie? Do jasnej ciasnej. Co ja, kurde, będę z tego miał, że będę musiał, kurde, cały dom sprzedać i mój samochód i, kurde... Yuna, moją duszę szatanowi tylko po to, żebym mógł kupić sobie konsolę, nie? No może nie, może konsola tyle sama nie kosztuje, ale... Jakby to powiedzieć... gij. Woda... Ale no, wiadomo, niektóre gry, kurde, naprawdę śmieszne ceny dostają na eBayach i innych tego typu rzeczach, no nie? Po prostu aż, kurde, myślisz sobie, czy ci ludzie są popierdoleni, żeby zasrany jeden cartridge z Earthbounda, dajmy na to, sprzedawać za 800 dolców. To jest, kurde, niedorzeczne moim zdaniem. I właśnie temu emulowanie jest o wiele lepsze, no bo fakt. Ja na przykład, Pizmo, co to, kurde, jest? Bo na przykład, do... Ja też chciałbym mieć oryginalne wszystko, no nie? Oryginalne ten oprogramowanie, oryginalne kartridże i tak dalej, no nie? Ale do jasnej ciasnej, to jest tak, kurde, strasznie drogie czasami, że to po prostu nie opłaca się tego kupować. I przy okazji też na emulatorach wszystko lepiej działa. Okej? Do jasnej cholery wyście... Dziękuję, Łaka. No nie? W sumie też tego nie rozumiem. Zresztą i zaraz będzie, że o, jak kupisz Earthbound, jak nie kupisz Earthbounda, to Nintendo nie dostanie za to pieniędzy. Pierdol się, i tak, kurde, nie będą dostawać pieniędzy. Przecież to pieniądze dostanie ten zasrany, zapierdolony skalper, który to, kurde, trzyma i sprzedaje za później nie wiadomo ile pieniędzy. No nie? Strasznie mnie to, kurde, wkurwia. To powoduje, że po prostu nie ma co, kurde, zbierać niczego retro. No nie? Zresztą też nie wiem, czy może kojarzycie Elektroskansena, no nie? To jest bardzo fajny kanał, który robi recenzje retro rzeczy i tak dalej, no nie? Ogólnie polecam, no nie? W którymś filmiku z chińskiego Badziewia on kupił chińskie kartridże do SNES-a, no nie? Tam był Super Metroid i tam parę innych rzeczy. I ludzie już, kurde, się burzyli. Jak ty możesz, ty skurwysynu, kupować te podróbki kartridży, no nie? Taki, kurde, kanał retro-youtubowy i tak dalej. Jak śmiesz, ty skurczybyku, dostaniesz w łeb ode mnie. Ja sobie myślę, do jasnej cholery, czy jesteście naprawdę tacy popierdoleni? No nie, to są jego pieniądze, on może robić z tym, co chce. Chce kupić chińskie kartridże, proszę bardzo. Nawet recenzję, kurde, z tego zrobił. No bo no, w końcu z tego był filmik, nie? I ludzie już ci, kurde, brali zasrane te, jak to się mówi, widły i, kurde, już go atakowali. Ponieważ idioci tacy istnieją. Tak czy owak, no, kto jeszcze się nie ruszył? Riku chyba. Chociaż nie, ona już chyba się ruszyła, ale nieważne. Elektryczna kulka, Lenny Face. No. Tak więc, no, moim zdaniem ludzie powinni się odpierdolić. I tyle. Ja bym rozumiał, jakby to było, kurde, piractwo czegoś nowego, no nie? Chociaż no, ja z drugiej strony tam też w dupie mam, czy ktoś piraci, czy nie. Bo ja swoje rzeczy też robię. Zresztą, kurde, ci ludzie, którzy są tak piractwo i tak dalej, nie? Jestem pewien, że nawet oni chociażby na przykład ściągają, kurde, filmy z internetu, pieprzeni hipokryci. No nie? Chociaż no, nie mówię, że wszyscy są tacy, ale... Wiecie, że tam... swoje racje, kurde, narzucają na innych i tak dalej, no nie? Ale to jest kurwiające. A, pudło. Więc, kurde, znowu zapomniałem zmienić dla Łaki ferworu, ale ze mnie debil.
Atak. U! O kurwa, widzieliście? Riku dostała więcej obrażeń od piorunów. Dobra, ta. O mój Boże. Dobra, teraz będzie nieco lżej. Ale jednak wszyscy muszą się ruszyć, nie? Przedmiot, puch i tyle. Ja tam lubię emulatorów używać. Dzięki temu na przykład nie miałbym nigdy... bez emulatorów na przykład nigdy nie miałbym styczności z Game Boyem Advance i tak dalej. W sumie GBC i GB też. I tak dalej. Czy Lulu się ruszyła? Zaryzykuję i powiem, że tak. Tak więc no, biała magia. A, ty masz pęd. Myślałem, że będziesz mógł uzdrawiać, ale to nic. Tak więc, no, emulatory fajna sprawa. Starych systemów i tyle. Ludzie niech sobie, kurde, pierdolą swoje, bo... kurde, ci najwięcej szczekają, co wiedzą najmniej, moim zdaniem. Tak dalej, Auron się nie ruszył. As you wish. Straż? Żeby coś zrobił, nie? I teraz łaka. Jebnij raz, a dobrze. No! I po sprawie. I ogólnie też, jeżeli chodzi o Homebrew, no nie? To fajnie jest mieć dodatkowe opcje, no nie? Bo to jednak dodatkowe opcje ci daje. Że na przykład, no nie dość, że masz gry darmowe i tak dalej, no nie? W sumie no, PS3 to już tak jakby jest retro, więc walić to. No i tak jak mówię, ja robię to co chcę, jeżeli wam się nie podoba, to wypierdalać, no nie? Tak czy owak, no jakby to powiedzieć, no nie dość, że kurde mam dostęp do gier na PS3, jeszcze mogę sobie emulator PSP zainstalować i PS1, w sumie nie, na PS1 chyba nawet nie muszę żadnego emulatora ogarniać, bo piorunoodporność. Bo w sumie ten PS3 i tak wspiera PS1, nie? Normalnie. To jest bardzo fajną sprawą. No ale PS2 to już tam zależy od modelu, no nie? Na przykład mój model retrokompatybilny nie jest, więc musi używać jakiegoś tam emulatora, który nie jest kompatybilny z każdą kurde grą, która istnieje, no nie? Więc na... Znowu zapomniałem dla Łaki zmienić ferworu, kurwa! Ale ze mnie debil! Tak czy owak, no, niestety mój model zbyt, no, na PS2 w mało co pogram, ale no w sumie nawet te mało co nie jest wcale aż tak mało co, ponieważ, gry działają, ale niektóre klatkują, niektóre w ogóle się nie włączają. Kamrat, a dobra, nieważne, tak czy owak, Tidus się jeszcze nie ruszył, chyba i Riku. Zdolność, specjalne, otucha. I git. Niepotrzebne te buffy, ale walić. Tak czy owak, teraz Riku. Specjalne, kradzież. Większy napój. Red Bull doda ci skrzydeł, skurwysynu. No. No i fajnie jest mieć, kurde, taką zhakowaną konsolę. Masz więcej, kurde, tych rzeczy. O, shit! Masz więcej spraw do roboty, nie? Jeżeli chodzi o nią. Tak jakby rozszerza ci wszystko. Fajna sprawa, nie powiem. Więc co to ja chciałem? A, let's go, motherfucker, ponieważ... Chwila, tutaj widzę, że jakiś jest siusiak. Może tam będzie coś do znalezienia. Ta. Kradzież. Kurtyna księżyca. To chyba ci zwiększa odporność. Ale na walkę tylko. Osiet. Osiet. Dobra. Do jasnej cholery, czy ja kiedykolwiek
Zmienię dla niego ten tryb ferworu do jasnej cholery, czy zapamiętam to, co mam robić. Lulu. Jebnij go tego wodą. Jak tam Reksiu śpi? O, jajkami w górze śpi. Pierdol się. Magia larwasza wzrosła. Auron? I Yuna jeszcze się nie ruszyła, dobra. Zdolność. W sumie można spróbować. Auron tak się wkurzył, że stał się fioletowy. Dobra. Dawaj piorunoodporność. No i spróbuj nas teraz jebnąć. Chociaż nie, nawet nie dasz rady, bo zobacz co mam dla ciebie. Kurde, myślałem, że to go ubije. Sam siebie? Pchi! Wiesz co ja mam na to do powiedzenia? Ta. Pamiętać, zmienić mu ferwo! Do jasnej cholery. Dawaj, jeszcze raz. O, super! Kolejny! Zajebiście, o to mi chodzi. Ferwor wojownika jest najlepszy dla znacznej większości postaci, bo właściwie jedyne co tutaj robisz to atak fizyczny, przynajmniej jeżeli chodzi o normalnych przeciwników. Dobra, teraz będę pamiętał. Ustaw tryb. Wojownik. Ty możesz stoik mieć, ty też. Nie. Dobra, jest git. Nie ma nigdzie, kurde, żadnej kuli? Do jasnej cholery? O! Kurwa! Przestraszyło mnie! Hell yeah, moje. Zdobyto plażową. Plażowa co? Shit. Chociaż nie, może do tej pory powinienem już jakiś przedmiot dostać, proszę. Fajnie by było. Nie, o nie. Zasadz, kurwa! Wystarczy, rozumiem, jesteście potężni, tak się was boję, au! No. Wypierdalaj. Nie, żyje, kurwa. W sumie jestem ciekaw, czy ten skrzydlaty może nas zamienić w kamień, bo... takie o gówna mogą. Ale nie wiem, czy on jeszcze może. Dawaj, woda. Gej! Ja pierdzielę, walki stają się coraz bardziej wkurzające. To oznacza, że no, już powoli docieramy do dalszej części gry, nie? Miałeś okazję się uczyć, mechanik? Teraz cierp, skurwysynu. Okej, Tidus się nie ruszył. Nie będziemy atakować go, bo zaraz się rozpierdzieli, bo on chyba ma 2 czy 3 HP jeszcze. Bo go nieźle łaka musnął. Dobra, Riku? Zwędź mu coś. Większy napój może być. I... kot. Miał być! No, trafił! Ja pierdolę. Nie było takie trudne, nie? I git. Znów będę musiał zaraz wszystkich, no może... Dawaj item! Czego się na mnie tak patrzysz? Nie moja wina! Ja chcę przedmiot dostać, a lepiej, kurde, łatwiej jest dostać po mordzie piorunem, niż, kurde, ich unikać. W sumie, zaraz specjalne, modlitwa, dawaj. Fajnie jest mieć takie, kurde, rzeczy fajne. Co? Co ja powiedziałem? Fajnie jest mieć takie fajne rzeczy fajne? Kurwa mać! Czemu chybiasz tak często?